Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Po świątecznej przerwie będziemy razem przez najbliższe 2 godziny do 1 w nocy. Nocne światła od poniedziałku do czwartku, ale skoro już mamy dzisiaj wtorek, a to pierwsze wydanie w tym tygodniu, więc tylko 3 w tygodniu wielkanocnym. No nareszcie możemy powiedzieć alleluja dzisiaj, bo Wielki Post się skończył, Triduum Paschalne za nami, nastał czas zmartwychwstania. Aż do zesłania Ducha Świętego przeżywamy ten radosny czas w Kościele i dziś właśnie będziemy o tym rozmawiać, co jest treścią życia chrześcijańskiego, o zmartwychwstaniu. Gościem w studiu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Warszawskim Wyższym Seminarium Duchownym, duszpasterz warszawskiej parafii Ofiarowania Pańskiego. Witam szczęść Boże, dobry wieczór. Wszystkich słuchaczy serdecznie. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Z tym zmartwychwstaniem to jest przede wszystkim wielka radość. Mija Triduum Paschalne, czas wielkiej tajemnicy. No i przychodzi czas zmartwychwstania. Mamy radość, świętujemy, ale z drugiej strony jest to też trudna zagadka. Bo żeby było zmartwychwstanie, jak wszyscy mówią, musi być śmierć. Ze śmiercią już sobie nie radzimy, a ze zmartwychwstaniem to już zupełnie. Jak zrozumieć to zmartwychwstanie? Szczególnie w naszym życiu, tutaj ziemskim. Jak to przyjąć? Jak zrozumieć to w naszej codzienności, w tej egzystencji, w życiu rodzinnym, w pracy? Rozpocznę od takiego zdarzenia, które miała jedna z moja znajoma. Jechała parę lat temu. Jechała na Wigilię Paschalną. Stała na przystanku autobusowym, czekając na autobus. Wigilia Paschalna, przypomnę, najpiękniejsza nocna liturgia Kościoła, starożytna, odzyskiwana w tej chwili. Liturgia, podczas której jest śpiewany exultet, czyli wyśpiewana radosna nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa. Potem także są chrzty w nocy, jest cudowne doświadczanie Paschy, Pesach, czyli przejścia Boga. I ktoś w pewnym momencie, tam jak podjechał autobus, okazało się, tam napotkała jakąś znajomą i ona pyta, gdzie jedziesz o tej porze, sobota, wieczór, nie? A ona chciała być, mówi, trochę oryginalna i mówi, wiesz, mówi, jadę na spotkanie z kimś, kto był na cmentarzu martwy i zmartwychwstał, żyje. A tamta się bardzo zainteresowała, mówi, co ty, gdzie, kto, jak? I ona mówi, no, Chrystus zmartwychwstał. A tamta taka wyraźnie rozczarowana machnęła ręką, mówi, to już było. Więc zmartwychwstanie niesie radość tylko i wyłącznie wtedy, kiedy doświadczymy tego jako wydarzenie dnia. Jeśli to ma być jakiś epizod z przeszłości, jakieś zdarzenie, być może o charakterze nadprzyrodzonym, ale które się przydarzyło komuś tam 2000 lat temu, no to każdy z nas mógłby wzruszyć ramionami i powiedzieć, no ale jaki to ma wpływ na moje życie, co to mnie obchodzi. Różne są momenty przecież przebudzenia z komy, różne są także dowody na to, że czasami ktoś przecież pochowany może się też obudzić. Cały problem dzisiaj z naszym księdzem Piotrem Skargą i to, co wstrzymuje jego proces beatyfikacji, to jest no, już to, jest rozpoczęty. Że prawdopodobnie doszło do przebudzenia jego z letargu w grobie i w tej sytuacji trudno jest orzec, co się tam wydarzyło. Nie można jakby dowieść świętości każdego momentu jego życia, jeśli doszło do takiej tragedii, że słyszeliśmy też niedawno, że jedną babcię przecież stwierdzono w Polsce. Już akt zgonu został wypisany, oddech ustał, praca serca ustała i w kostnicy kobieta się przebudziła. Mogła mieć uzasadnione pretensje, że ją uznano za zmarłą. W takiej sytuacji nieraz człowiekowi bardzo trudno odwrócenie dokumentów i uznanie jego tożsamości jako żywego, więc mógłby ktoś w ten sposób podchodzić do zmartwychwstania. No, fenomen fizjologiczny, komuś się gdzieś tam kiedyś przydarzyło, co to ma wspólnego ze mną. Natomiast jeśli zmartwychwstanie Chrystusa staje się wydarzeniem dnia, moją nowiną, czymś, co bardzo mnie dotyczy, co bardzo mnie dotyka, że Chrystus zmartwychwstał nie dla siebie, zmartwychwstał dla mnie i jakby mnie wciąga w wir, w moc, dynamikę swojego zmartwychwstania. Słusznie święta, które my w Polsce nazywamy świętami wielkanocnymi, czyli koncentrują uwagę na nocy, w różnych innych językach nazywane są świętami paschalnymi. Od hebrajskiego święta
Pesach, Pascha. To jest jakby istota tego święta. Nie tylko to, że którejś nocy kiedyś Chrystus zmartwychwstał i my obchodzimy kolejną rocznicę. Już widzę cały zastęp mądrali, którzy zgłoszą się do udowadnienia, że przecież data 5 kwietnia 2015 roku nie musi mieć nic wspólnego z rocznicą. Ale to są święta paschalne, to znaczy Pesach, znaczy Bóg przechodzi. To jest przechodzenie Boga przez życie ludzi. Tak jak kiedyś Bóg przeszedł przez życie Izraelitów, którzy byli od 400 lat w niewoli i zatracili swoją tożsamość. Zatracili także poczucie tego, co jest dobre i złe. Obowiązywały tylko reguły przetrwania. Pismo Święte mówi, że nie odróżniali już nawet lewej ręki od prawej. I wtedy Bóg przeszedł przez ich życie i poprowadził ich do wolności. To zmieniło radykalnie ich życie. Tak samo Jezus Chrystus podczas pewnej żydowskiej Paschy dokonał tego radykalnego przejścia i w Jezusie dokonał tego radykalnego przejścia Bóg. I to już nie było tylko przejście z niewoli do wolności, ale przejście ze śmierci do życia. Można byłoby dzisiaj powiedzieć, że poza Jezusem Chrystusem nikt inny nie zmartwychwstał, nie wrócił z cmentarza i nie pokazał swojego odnowionego ciała i nie dawał przez tyle lat i tyle wieków ludziom dowodów, że żyje. Tak samo nikt poza Jezusem Chrystusem nie jest w stanie przekroczyć bariery, jaką jest śmierć. Nawet jeśli ludzie przy jakimś ogromnym wysiłku woli, przy jakiejś ogromnej sile skoncentrowania kolektywnych mocy, mogą doprowadzić do wyzwolenia się z jakiejś niewoli, czy ekonomicznej, czy politycznej, to wszyscy musimy pokornie stwierdzić, że śmierć jest takim murem, którego nikt po ludzku nie może przejść. Wszyscy umierają. Lenin umarł i leży na Placu Czerwonym. Ho Chi Minh umarł. Pinochet umarł. Wszyscy wielcy umierają. Ci, którzy nawet zmieniali oblicze ziemi, których pomniki są albo stawiane, albo burzone. Tylko ktoś jeden nie tylko zmartwychwstał dla siebie, ale uczynił wyłom w murze. Zrobił otwór przez śmierć. I to jest coś, co nas, chrześcijan, pociąga już od ponad 2000 lat, że chcemy przeżywać te święta z przekonaniem, że w czasie święta działa Bóg. To znaczy ten sam Bóg przychodzi przez nasze życie. Wigilia paschalna, którą celebrowałem 2 dni temu w pięknym kościele, z pięknymi chrztami, z pięknymi śpiewami, to wszystko było jakby teren oczekiwania, jakby ogród biblijny, w którym oczekiwaliśmy, że ten sam Chrystus, który kiedyś przeszedł przez życie Piotra, Pawła, Marka, innych apostołów, że ten sam Chrystus także przechodził przez nas, przez nasze życie. I tak samo dokonywał wyłomu w tym murze, jakim jest śmierć. Nie tylko fizyczna, ale także te różne rodzaje śmierci, których przeżywamy na co dzień. Śmierć smutku, śmierć samotności, śmierć moralnego zła, zagubienie i tak dalej. Właśnie, o ile łatwo dosyć wyczytać tą historię Izraela, kiedy jest wyprowadzany z Egiptu w stronę Ziemi Obiecanej, przejście Chrystusa ze śmierci do życia też jako pewną historię ewangeliczną, to już zdecydowanie trudniej zobaczyć to w swoim życiu, że Chrystus wyprowadza mnie z grzechu do wolności. Że to też jest Pascha dzięki Chrystusowi, bo tak jak wielokrotnie rozmawiam z wieloma osobami, zdecydowanie łatwiej jest im przyjąć to, że Chrystus umarł za nich, za mnie. Ale to, że już zmartwychwstał dla mnie, już jest dużo trudniejsze. Można, być może ma to różne powody. O wiele łatwiej jest, albo nie tak powiem. Umrzeć za drugą osobę, zdarza się, że ktoś umiera za drugą osobę. Zdarza się, że ktoś oddaje życie fizycznie za drugą osobę. Zdarza się, że ktoś umiera jakby powoli, systematycznie, ofiarując się, poświęcając, kochając. Za mnie też w tym sensie umierały różne osoby, że się jakby konsumowały, dawały najpiękniejsze rzeczy ze swego, żebym ja się mógł rozwijać. Czasami mnie także ratowali. Ale umrzeć tak, żeby ta śmierć przemieniła się w życie i to w życie wieczne, to może tylko Chrystus.
I to nie jest jakaś tam ładna sentencja czy aforyzm religijny. To jest doświadczenie Kościoła od samego początku istnienia. I kiedy wystarczy rzucić okiem i porównać Piotra, który jest przed Tryduum Paschalnym i Piotra, który jest po zmartwychwstaniu Chrystusa. Uczniów, którzy są w Galilei, chodzą za Jezusem i uczniów, którzy potem po zmartwychwstaniu Chrystusa odważnie tracą twarz, robią z siebie pajaców, wychodzą na głupków, przyznając się do tej nowiny, do tego wydarzenia, którzy będą także ryzykując nie tylko swoją własną reputacją, ale także swoim majątkiem i swoją pracą, będą potrzebować nieustannie przebywać w obrębie działania zmartwychwstałego. To my chrześcijanie nazywamy Eucharystią. Jakby dawać się ogarniać mocy zmartwychwstania. I przecież mamy świadectwa, że ci ludzie byli gotowi nawet na szykany, na restrykcje i mówili, my bez Eucharystii żyć nie możemy. My jesteśmy w takiej fazie, w takim momencie historii Kościoła i historii chrześcijaństwa, gdzie na nowo odkrywamy potęgę zmartwychwstania. To, co stanowiło o sile Kościoła pierwotnego. W ogóle kiedyś mnie bardzo zaintrygowało pytanie, które postawił sobie Karol Wojtyła. Młody ksiądz w 1953 roku pisał taki tekst do krakowskiego znaku katechumena XX wieku po powrocie z zagranicy. I on sobie postawił takie pytanie, na czym polegała siła Kościoła pierwotnego? A na czym polega wiotkość i słabość Kościoła dzisiejszych czasów? Nie? I on mówi, trzeba sobie postawić jako odpowiedź fakt, że Kościół pierwotny żył zmartwychwstaniem Chrystusa. My dzisiaj nieraz koncentrujemy się na rzeczach z punktu widzenia religii nieważnych, ale peryferyjnych, które jakby wynikają z tego. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to po co nam nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia? Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to po co nam odmawianie różańca? Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to po co cały ten fitness religijny, który nieraz uprawiamy z takim przekonaniem, wielotygodniowe pielgrzymki do świętego Jakuba albo do sanktuarium maryjnego, modlitwy pompejańskie, msze gregoriańskie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jesteśmy, jak święty Paweł mówi, ludźmi godnymi politowania albo nawet wyśmiania. Tak, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara. A nawet ten program nie jest do niczego, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. Dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy, o zmartwychwstaniu Chrystusa. Gościem programu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Wracamy do Państwa za chwilkę. W Nocnych Światłach dzisiaj o zmartwychwstaniu rozmawiamy. Gościem programu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Tak, gdy słuchałem o tych apostołach, którzy głosili odważnie po zmartwychwstaniu Chrystusa, no to przypominam się jednak ten fakt, który ewidentnie wynika z Pisma Świętego, że tuż po zmartwychwstaniu jednak apostołowie byli bardzo mocno zalęknieni, no i zamykali się w wieczerniku. I dopiero po zesłaniu Ducha Świętego, czyli 50 dni później, wyszli z tego wieczernika. Właściwie można powiedzieć, że 7 tygodni tam przesiedzieli. Niby zmartwychwstanie zaistniało, był to konkretny fakt, ale dopiero zesłanie Ducha Świętego ich, że tak powiem, wypchnęło z tego wieczernika. Właśnie w tym sensie próbuję wyjaśnić wydarzenie zmartwychwstania w kontekście Paschy. Że to jest właśnie działanie Boga, że kiedy my mówimy zmartwychwstanie, to z chrześcijańskiego, biblijnego punktu widzenia my mamy na myśli przechodzenie Boga, że to jest wszystko jedno wydarzenie, czyli ukrzyżowanie, męka Chrystusa, Jego śmierć, stąpienie do otchłani, zmartwychwstanie i włączenie się w ten fakt Ducha Świętego. Okazuje się, Duch Święty jest tą dyskretną obecnością Boga, tą osobą, która Jezusowi towarzyszy od samego początku. Jest w momencie Jego poczęcia w łonie Najświętszej Marii Panny. Jest tym, który Jezusa prowadzi na pustynię. Jest tym, który jest razem z Chrystusem w czasie Jego publicznej działalności. Nadaje mocy Jego Słowu. Pomaga Jezusowi w czynieniu znaków Królestwa Bożego. Duch Święty jest także tym, który jest jakby oddany przez Jezusa w momencie consumatum est, umierania na krzyżu. Tchnął
Ruach Jahwe, Ducha Bożego, wtedy Jezus Chrystus. I Duch Święty jest tym, którego Jezus obiecuje uczniom w ostatniej wieczerzy. Nawet mówi im, nie oddalajcie się od Jerozolimy, póki nie otrzymacie obietnicę od Ojca, Ducha Świętego, który na was spocznie, który was doprowadzi do pełnej prawdy. I rzeczywiście jest tak, że to idzie w parze, że żeby uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, żeby doświadczyć Jego mocy, przejścia Boga, potrzebujemy zadziałania Ducha Świętego. Że jakby Duch Święty idzie w parze z misją Chrystusa i jakby ją kontynuuje. Rzeczywiście apostołowie po samym zmartwychwstaniu nie są w stanie wyjść z odrętwienia, z zgorszenia, z goryczy, którą przeżyli w momencie Wielkiego Piątku. Tam Wielki Piątek dla nich to stał się ogromną lekcją poznania samych siebie. To jest ogromna lekcja pokory. W Wielki Piątek, można byłoby kolokwialnie powiedzieć, zderzyli się z krzyżem i poznali, kim są i jakie są ich możliwości. To jest doświadczenie Piotra, który 3 razy zdradza. To jest doświadczenie Judasza, można powiedzieć, przyjechał na swoich własnych kalkulacjach. Prawdopodobnie miało być inaczej. Nie jest w stanie znieść faktu, że się pomylił w stosunku do Jezusa. Szedł za zupełnie innym wyobrażeniem Mesjasza. Nie zdołał rozpoznać Boga w tym człowieku, który mówił, nie opierajcie się złu, nadstawcie drugi policzek. Ale to jest doświadczenie także wielu innych uczniów, którzy Wielki Piątek doświadczyło do dna prawdę o sobie samym. To jest to, że Wielki Piątek nas wszystkich przekonuje o tym, kim jesteśmy. Pokazuje nam grzech. Krzyż pokazuje grzech. Popatrz na krzyż, zobacz, to jest twoje życie. To jest twoje dzieło. I Chrystus po zmartwychwstaniu, mimo że zaczyna się objawiać uczniom, to zastaje ich smutnych, zastaje ich zniechęconych, zastaje ich skłóconych. Oni są w fazie oskarżania się wzajemnego o ogród, o to, co się stało w Ogrodzie Oliwnym, o to, czy ktoś był w stanie bronić mistrza, czy nie, o to, czy ktoś był gotowy sięgnąć po miecz, czy nie. Przecież jeden, nawet mówi Ewangelia Marka, to nago zwiewał z miejsca egzekucji, nie? Zostawił tylko w rękach policji swoje ubranie. Tak był przerażony. To wszystko miało tak ogromny wpływ na nich. Więc samo spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym tylko niektórych napełnia radością. Nawet słyszymy o tym, że kobiety, które są pierwszym odbiorcą objawienia tej wiadomości o zmartwychwstaniu Chrystusa, oddalają się od pustego grobu, mając mieszane uczucia. Radość miesza się z przerażeniem. Apostołowie jak reagują? Przecież sam Chrystus, kiedy przychodzi do nich, to wyrzucał im brak wiary, że nie uwierzyli kobietom, które go widziały zmartwychwstałym. Dopiero potrzebują, Kościół, uczniowie Jezusa potrzebują dopiero zesłania, stąpienia Ducha Świętego, który zmartwychwstanie uczyni, jakby zaaplikuje w ich życie. Że oni wtedy doświadczą mocy zwycięstwa Chrystusa nad swoją egzystencjalną śmiercią, lękiem, małodusznością, egoizmem. To, co ich do tej pory trzymało w obawie. To pozwala im jakby wyjść poza samych siebie, przyznać się do Chrystusa, więcej jeszcze, poczuć jakąś niesamowitą siłę przebicia. I od tego momentu właśnie ci ludzie, którzy ani nie mają przygotowania zawodowego, ani nie mają wykształcenia, ani nie znają języków, są z jakichś tam małych mieścinek, z prowincji, zakompleksieni, zahukani, oni nagle stają się protagonistami, bohaterami jednego z największych przewrotów w historii ludzkości. Ci ludzie nagle swoim świadectwem o zmartwychwstaniu Chrystusa i potędze Boga, o przebaczeniu Boga, wypełniają cały basen Morza Śródziemnego, powodując kryzys cywilizacyjny. Tak samo my dzisiaj, kiedy przeżywamy Paschę, kiedy przeżywamy Wielkanoc, ją przeżywamy w ścisłym związku z tajemnicą krzyża,
i w ścisłym związku także z zesłaniem obecnością Ducha Świętego. Skoro Duch Święty był obecny, cały czas spajał tą rzeczywistość czasu, to dlaczego jednak trzeba było czekać aż 50 dni na Jego zesłanie? Czy to nie mogło być tak, że Chrystus umiera i ten Duch Święty zstępuje od razu i apostołowie od razu głoszą? Naprawdę mamy trochę fantazję ze szpeconą Hollywoodem. Chcielibyśmy... To znaczy ja mam. Ja wszystko naraz. Ja myślę, że to była pewna pedagogia Boga. Pedagogia Boga, że Chrystus najpierw zasiewa w sercach ludzi ufność, nadzieję związaną z faktami. Najpierw są fakty, pusty grób, świadectwo kobiet, spotykanie Jezusa w różnych okolicznościach, miejscach, jego, ten czas 40 dni od zmartwychwstania, od stwierdzenia pustego grobu, aż do pojawienia się Chrystusa przed nimi wszystkimi, przed wszystkimi uczniami w Galilei, bo Jezus się jakby umawia z nimi na spotkanie. Idźcie, powiedzcie moim uczniom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Te 40 dni to jest taka powolna pedagogia Boga, czyli dawanie znaków ludziom, że On żyje, że On nie jest, że to nie jest idea, że to nie jest wymysł. A jednocześnie też Chrystus pozwala apostołom zobaczyć, doświadczyć, że sam zewnętrzny cud nie zmienia życia. Że może zrobić wrażenie, może wywołać efekt wow. Tak jak my nieraz w ten sposób reagujemy, jeśli słyszymy, że gdzieś na jakimś meetingu, na jakimś spotkaniu, na jakichś rekolekcjach, w jakimś sanktuarium dokonał się cud, komuś został odjęty rak, ktoś się pojednał, ktoś się wyspowiadał, ktoś został uzdrowiony, to my możemy mieć takie wrażenie wow. Ale prędzej czy później dojdziemy do przekonania czy do spotkania z naszym własnym tak zwanym zdrowym rozsądkiem, który nam powie, no co mi z tego, że inni są uzdrawiani, a ja nie? Co mi z tego, że inni są odważni, a ja jestem tchórzem? Co mi z tego, że innym się poprawia w życiu, a u mnie jest ciągle tak samo? Dlatego apostołowie potrzebowali zobaczyć, że to nie samo spotkanie z kimś, kto wyszedł z grobu, zmienia życie, ale dopiero wtargnięcie pewnej mocy, pewnego świadectwa. Bo Duch Święty jest pewnym świadectwem, które zostaje udzielone ludziom w najgłębszych warstwach ich człowieczeństwa. To jest właśnie rozstrzygające, kiedy zaczyna się to, co my nazywamy łaską wiary. Że jakiś człowiek, nazywał się Paul Claudel, jednej niedzieli przechodził koło jednego kościoła w Paryżu, wszedł do środka, trafił na przeistoczenie w czasie mszy świętej, wyszedł odmieniony. Nie? Czy jedna kobieta, którą spowiadałem nawet niedawno, nie? Też spowiadała się zalewając się łzami, a wszystko zaczęło się w ten sposób, że mówi, przechodziła obok, zobaczyła, że w kościele są światła, była zaciekawiona, co robią zapalone światła w kościele po godzinie 20 wieczorem. Weszła do kościoła, ojej, jak dużo ludzi, mówi, to tak dużo ludzi w kościele, to w Warszawie się nie zdarza. Zainteresowana, zaintrygowana tym, usiadła, posłuchała i nagle jak strzał pioruna z jasnego nieba wprost w serce, nie? I nagle dostaje odpowiedź, i nagle doznaje pewnego dotknięcia. Jakby jakaś najbardziej wrażliwa struna życia zostaje dotknięta. Człowiek zostaje przekonany nie siłą zewnętrznych argumentów. Bo gdybyśmy tak spędzili nawet całą tę audycję, próbując sobie wzajemnie argumentować racjonalnie fakt albo ideę zmartwychwstania, to byśmy co najwyżej się wzbogacili intelektualnie, ale nikogo by to nie przekonało. Natomiast zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to jest fakt, który rozgrywa się w najgłębszych warstwach mojego czy innych człowieczeństwa. To jest spotkanie ze świadectwem Boga, samego Boga, który przychodzi, żeby mi powiedzieć, ja żyję, ja zmartwychwstałem, ja zwyciężyłem dla Ciebie, jestem z Tobą, nie jestem ideą, jestem osobą. I Jezus po zmartwychwstaniu rzeczywiście zwracał się do uczniów tym przesłaniem, którym potem często się posługiwał Jan Paweł II. Nie lękajcie się, nie bójcie się, jestem z Wami. Tak a propos tego cudu, który zewnętrznie może
zadziwić, wywołać ten efekt wow, ale wewnętrznie no, niekoniecznie przemienić, to przypomina mi się ten fragment Ewangelii, ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Kiedy ten bogacz później mówi, panie, do Abrahama, poślij aniołów czy zmarłych tam na ziemię, żeby moich braci przestrzegli, żeby oni przynajmniej uniknęli takiego losu jak ja. Na co słyszę odpowiedź, że no, skoro nie wypełniają prawa Mojżesza, nauki, nie szanują, no to żadni umarli ich nie zmienią. Oczywiście tak, to nie samo wskrzeszenie do życia jest tym, co zmienia ludzkie życie. Sam niejednokrotnie, raczej jeśli chodzi o ciemność i noc, jestem raczej typem lękliwym. Mam to od dziecka. Więc, a bywa tak, że jako ksiądz też muszę czasami, nocami, wracać skądś albo do kogoś dotrzeć i muszę przechodzić przez bardzo nieciekawe dzielnice, czasami bardzo nieciekawe zaułki. I wtedy też mam obawę nie tylko przed spotkaniem, powiedzmy, z kimś, kto ma złe intencje, ale nieraz się nawet w sercu modlę, Panie Boże, tylko żeby mi się nic tutaj nie objawiało, bo jestem za słaby. Więc to można sobie wyobrazić, że przecież fakt zetknięcia się z kimś, kto wrócił z cmentarza, nie musi być dobrą nowiną. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład dzisiaj w nocy, czy jutro w nocy, ktoś tam właśnie wracając za zaułkiem spotkałby swoją babcię albo swoją teściową pochowaną 3 lata temu, czy 5 lat temu. Nie wiem, czy byście krzyczeli z radości wtedy alleluja. Raczej to mogłoby się skończyć albo nogami za pas, albo zawałem. Nie? Dlatego Chrystus też o tym wiedział. Nie? Jakby swoje zmartwychwstanie umie aplikować. Porcjować, powoli przyzwyczaja uczniów do tej nowej rzeczywistości, że to nie chodzi o efekt specjalny. Chodzi o zainaugurowany nowy sposób życia, nową drogę. Bo Jezus w swoim ludzkim ciele zainaugurował pewną nową drogę. On o tym powiedział Marii Magdalenie. Nie zatrzymuj mnie, bo jestem w trakcie przechodzenia Paschy. Idę, ale idź. Do moich uczniów powiedz im, że idę do Ojca mojego i Ojca waszego, Boga mojego, Boga waszego. Więc Chrystus inauguruje pewien nowe przejście, pewną nową drogę z tego świata do nieba, z tej rzeczywistości do nowej rzeczywistości, jakby wyprawa na drugi brzeg ludzkiego życia. Tam, gdzie do tej pory byliśmy przekonani, że furtka jest zamknięta, jest zakaz wjazdu, który się nazywa śmierć. Okazuje się, Jezus przychodzi i mówi, śmierci nie ma. Śmierć została zwyciężona, pokonana. Jak bardzo kiedyś mi się podobało, jak ktoś mi powiedział też, kto badał życie wielu świętych, jak umierali święci. I mówił mi, wiesz, chociaż to trudno jest przyjąć tak na pierwszy rzut oka, łatwo na wiarę coś takiego, ale mówi, wiesz, mówi, że dla ludzi wierzących, którzy pozwalają się Chrystusowi przeprowadzić przez śmierć, dla nich naprawdę nie ma śmierci. Że chrześcijan, jak umiera, on śmierci nie widzi. Inni widzą jego śmierć, ale on nie widzi śmierci, on przechodzi do życia. Przechodzi do światła. Dla niego to jest przepiękne spotkanie. My się boimy tego faktu, ale tak samo jak boimy się różnych innych objawów, powiedzmy, tego umierania na poziomie egzystencjalnym. Boimy się ryzyka, boimy się cierpienia, i dlatego nie jeden sobie zapuszcza, doprowadza do stanu okropnego własne uzębienie, bo się boi borowania. I nie jeden także doprowadza swoje życie do pustki i ruiny. Dlaczego? Bo bał się zaryzykować. Bo dostęp do życia często prowadzi przez kopalnię Moria. Czyli przez ryzyko, przez pewne umieranie, przez pewne upokorzenie, oddanie samego siebie. I mamy takiego strażnika, który się nazywa zły demon, który cały czas nas straszy. Mówi, nie chodź tędy. A Jezus mówi, nie bój się, ja cię przeprowadzę. To jest właśnie zmartwychwstanie. Ja cię poprowadzę w stronę wspaniałomyślności, szlachetności. Nie jeden człowiek, nie jedna rodzina, ludzie, którzy przeżyli coś pięknego, na przykład przeżywają czwarte czy piąte macierzyństwo w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, albo którzy wyprawiają się z całymi rodzinami na misję, albo którzy w jakikolwiek inny sposób zaryzykowali, na przykład zaryzykowali próbę podjęcia pojednania, poproszenia o przebaczenie, czy naprawienia czegoś w życiu, na przykład egoizmu w korporacji, w wielkiej firmie, i nagle potem czują, że
powinni zareagować z paniomyślnością, że to będzie wyzwalające, nie? Jest ten strażnik, który ci przyjdzie i powie, położy ci zimną rękę na głowie, na czole i powie, uważaj, ja bym tego nie robił. Raczej ratuj samego siebie, mamy wtedy gęsią skórkę. A Jezus przychodzi i mówi, ja przeszedłem przez tę barierę, ja żyję, ja zmartwychwstałem. To jest dostęp do życia. Dlatego właśnie to jest zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest przede wszystkim faktem wewnętrznym. Nie? My już nie musimy zazdrościć apostołom, że oni Jezusa widzieli fizycznie. Zmartwychwstałego, że mogli go dotknąć, że mogli widzieć, jak je rybę i chleb, że go widzieli, jak wchodził, jak wstępował do nieba. Bo Chrystus jest tym, który staje się zmartwychwstaniem w nas. To jest właśnie to miejsce, w którym On chce, żeby dokonywało się nieustanne wskrzeszanie do życia. O zmartwychwstaniu dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Gość programu, ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Wracamy do Państwa za chwilkę. W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o zmartwychwstaniu. Gościem programu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Tak słuchałem tych rekolekcji już poświątecznych i muszę powiedzieć, że jestem głęboko poruszony, ale myślę jeszcze o jednej rzeczy. Ostatnio, w ciągu ostatnich paru miesięcy pożegnałem parę osób bliskich mi i za każdym razem mierzyłem się z tym pytaniem, jak to jest z tym przechodzeniem chrześcijanina z życia tego tutaj ziemskiego do życia wiecznego. No i zawsze rozbijałem się o to, co można chyba nazwać najkrócej trwogą konania, czyli czymś bardzo ludzkim. No mamy tą perspektywę boską, to jest nasza nadzieja, zmartwychwstanie, ale jednak ta nasza ludzka rzeczywistość nas w jakimś stopniu ogranicza. No tak rozumiem też tą zimną rękę złego kładzioną na głowie. Nie, nie, nie ryzykuj. Właśnie, to też jest pewne ryzyko, no rzucić się w śmierć. Rety, no coś, co jest absolutnie nieznaną historią. Nikt nie opowiedział o tym, jak się umiera. Nie ma instrukcji obsługi umierania. O ile możemy widzieć jakieś efekty pojednania, czy nawet trudu związanego z przyznaniem się do jakiegoś błędu, czy próby rozwiązania jakiejś sytuacji z mniejszym lub gorszym skutkiem, o tyle wejście jednak w śmierć to jest absolutna zagadka. Dlatego też chrześcijanie od dawien dawna pielęgnowali coś takiego w sobie jak ars moriendi, sztuka umierania. I to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś ma swoją nadzieją, jakby swoim ośrodkiem ciężkości jest oparty o Boga, który zwyciężył śmierć, o zmartwychwstanie. W tym roku przeżywamy 10 lat. Byliśmy świadkami tego, jak Jan Paweł II jakby pokazał całemu światu Ars Moriendi, sztukę umierania. I to nie była jakaś lekcja poglądowa. To była pokazana końcówka życia człowieka, który wierzy. Który jest przekonany, wierzy. Jego wiara nie jest tylko poglądem, przekonaniem, ale jest relacją, nieustannym oparciem się o miłość Boga. Pamiętam, jak Arturo Mari, jego fotograf osobisty, papieski, opowiadał moment, kiedy tego samego dnia, rano, 2 kwietnia 2005 roku, został wezwany przez księdza Stanisława Dziwisza, że papież chce go zobaczyć. I on zbliżył się do papieża, papież leżał na lewym boku. Wtedy ksiądz Dziwisz powiedział Ojcu Świętemu, Arturo przyszedł. I Ojciec Święty mówi, tak ładnie się uśmiechnął, wziął go za rękę i 2 razy mu powiedział tak czule, Arturo, grazie, dziękuję, dziękuję. Mówi Arturo, że się wzruszył jak dziecko, zaczął płakać, ale mówi, że w pewnym momencie miał takie wrażenie, że Jan Paweł II mu to powiedział i znowu odwrócił się na ten drugi bok. Mówi, zostało mu to wrażenie, że to jest człowiek, który już odbywa podróż, że on jest gotowy ruszyć już właśnie w tamtą stronę. Że idzie już nie w stronę pustki, tylko w stronę kochającego Ojca. Miał takie wrażenie, to widać było po tym człowieku. Jest taka piękna tradycja biblijna, którą odkryłem też kilka lat temu, przygotowując jakieś rekolekcje, o pocałunku Boga. Dlatego, że w starej tradycji rabinackiej, żydowskiej, Żydzi mówili, że kiedy Bóg mówi do człowieka, to składa mu pocałunek. I wtedy mowa, spotkanie ze Słowem Boga staje się czymś pięknym, cudownym, jakby złożonym pocałunkiem Boga w najgłębszej warstwie istnienia. I kiedy Mojżesz
doszedł do granic ziemi obiecanej i Bóg kazał mu wstąpić na górę Nebo. Pokazał mu stamtąd całą połać Kanaanu, ziemi obietnic, ale Mojżesz wiedział, że nie wejdzie tam. On mógł tylko to zobaczyć. Natomiast ludzie, których pociągnął za sobą z Egiptu, wejdą. I on, Mojżesz, wchodził na tę górę Nebo, powiada Pismo Święte i także potem tradycja żydowska, z sercem na ramieniu, bo on wiedział, że kończy się jego życie, że tam z tej góry już nie zejdzie. I miał terror, strach, śmierć. Czekał tylko, w jakim momencie to nastąpi, jaki to będzie miało przebieg, jak to będzie wyglądało, ile to będzie trwało. To jest dokładnie to, co każdy z nas ma zapisane. I nie spodziewał się tego, że w pewnej chwili Bóg zbliżył się do niego i złożył pocałunek na nim. I ten pocałunek pozwolił jego duszy przejść w stronę Boga. I ta, jeśli ktoś doświadczył takiego pocałunku Boga za życia, takiego dotknięcia miłości Boga, miłości niezasłużonej, nieporównywalnej z niczym innym, takiej miłości Boga, która się zdarzyła przy okazji dotknięcia słowem, dotknięcia sakramentem, dotknięcia łaską, to być może, jeśli ma wspomnienie, nosi w sobie wspomnienie tego piękna, to nie będzie się tak bał. Łatwo powiedzieć o tym, że Jan Paweł II, no santo subito, ekspresowo przecież kanonizowany, no świętym był, więc tą bliskość, obcowanie z Jezusem miał wpisaną w swoje życie. My też i ja również w tej liczbie, no jakoś staramy się iść za Bogiem, ale jak to bywa, z reguły ma być fajnie, a najczęściej bywa jak zwykle, czyli widzę, że poruszam się po płotkach wiary i nawet mając tę nadzieję na spotkanie z Bogiem w wieczności, to myśl o śmierci, nie ukrywam, napełnia mnie pewnym lękiem, obawą. I to nawet już nie chodzi o umieranie, tylko o coś, co mogę nazwać jakimś brakiem wiary w pewnym zakresie, pozwalającym mi widzieć, że to zbawienie jest mi dane na mocy chrztu. Jeżeli trzymam się życia sakramentalnego, jeżeli trzymam się Jezusa, to niebo jest dla mnie otwarte. A jednak nie wiem, czy to zły przeszkadza, czy jakaś nie do końca ukształtowana wiara, żeby zobaczyć, że tak jest, że Bóg na mnie czeka z tym pocałunkiem. My się zwykle wszystkiego boimy w życiu. Ile razy mi się zdarzyło, że ktoś przyszedł do spowiedzi i zaczyna spowiedź od tego, żeby ksiądz wiedział, jak ja się bałem. Żeby przyjść, podejść do konfesjonału, żeby się skonfrontować z Bogiem. I być może kiedyś też będzie czeka nas takie zaskoczenie, że kiedyś, kiedy tam przejdziemy na ten drugi brzeg i przyjmą tam nas z otwartymi ramionami Jezus i święci i Maryja doznamy tego piękne uderzenia piękne, to być może powiemy to samo. A ja się tak bałem. Przypomina mi się pewna historia. Miałem jechać na konwiwencję mojej wspólnoty. No i zobaczyłem, że już mam mało czasu do wyjścia, żeby złapać autobus, by dojechać na konkretne miejsce. Byłem w trakcie posiłku, więc zacząłem jeść go naprawdę bardzo szybko. Niezbyt to higieniczne jest, jak mówią dietetycy. No ale chciałem dokończyć. No i stało się. Zakrztusiłem się bardzo poważnym kawałkiem. Wpadł mi do tchawicy, zacząłem się dusić, dosłownie oczy wychodziły mi na wierzch. Im bardziej próbowałem złapać powietrze, tym bardziej zasysałem ten kawałek. Więc tym mniej miałem dostępu powietrza. Czułem, że życie mi się kończy, spadłem z krzesła, straciłem prawie że wiarę w to, że wyjdę z tego cało. Właściwie czułem, że zbliża się śmierć. Próbowałem coś robić, wykrztusić, nic. Robiło mi się ciemno przed oczami. I muszę powiedzieć, że była to taka zwierzęca walka o życie w tym momencie. I kiedy już udało mi się to jakoś wykrztusić, nie wiem jakim sposobem, to miałem naprawdę, nie powiem, że smutną, ale wręcz ponurą refleksję, że ja w tym momencie ani przez moment nie pomyślałem o Jezusie. Tak, to się często zdarza. Ja też się spotykałem z takimi doświadczeniami. Nawet ludzi mi bliskich, z którymi ewangelizowałem i niejednokrotnie innych przekonywaliśmy, dawaliśmy świadectwo o Bogu, o Chrystusie, wielokrotnie się modliliśmy. I ten właśnie jeden z moich kompanów ewangelizowania jednego razu znalazł się w szpitalu na ostrym dyżurze z ostrym atakiem woreczka żółciowego. I potem uratowali go, wrócił do żywych, ale mówił mi ze wstydem. Wiesz, mówi, w tym momencie nie przyszła mi nawet ani jedna myśl pobożna. I to było dla niego ogromne upokorzenie.
też sobie przypominam... Rozumiem go. Też sobie przypominam doświadczenie jednego kardynała ze Stanów Zjednoczonych, który opisywał też swoje życie, zwłaszcza walkę z rakiem czustki. I to był dziennik pisany przez tego kardynała już taką ręką słabą. Właściwie do ostatnich chwil pisał ten dziennik. I on tam, jeden moment mnie bardzo poruszył, bo on mówi tak: módlcie się, póki jesteście zdrowi. I póki macie dużo sił, to wtedy dużo się módlcie, bo przyjdą takie momenty, kiedy modlitwa wam nie przyjdzie już spontanicznie. I wtedy można liczyć tylko na tak zwany odruch serca, albo serce wytrenowane. Piękna, stara tradycja wschodnia, która każe chrześcijaninowi pielęgnować tak zwaną modlitwę serca, modlitwę Jezusową. Nieustanne powtarzanie, przywoływanie imienia Pańskiego. Kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, mówi Pismo Święte. I oni chodzą i nieustannie modlą się, robiąc różne inne rzeczy. Można prowadzić samochód, można gotować zupę, można robić inne rzeczy, pielęgnując w sercu tę modlitwę. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się. Aż w pewnym momencie ta modlitwa jakby wchodzi w rytm bijącego serca i zaczyna jakby sama funkcjonować. Oczywiście jak się długo tę modlitwę pielęgnuje, to ona nieraz sama wraca. W momencie, kiedy sen nie przychodzi, kiedy się w nocy przebudzisz, kiedy masz moment lęku, kiedy pustka jakaś się pojawi. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. W tradycji naszej zachodniej też chrześcijańskiej jest pielęgnowana też pewna myśl, pewne nabożeństwo związane z wyproszeniem sobie łaski dobrej śmierci. Stąd była też tradycja wiązana ze świętym Józefem, jako patronem dobrej śmierci, czy ze świętym Benedyktem. A my też mamy taką piękną modlitwę, nas, którzy mamy relację do Maryi Dziewicy, jako Matki Boga, naszej Matki. Czyli jesteśmy w roli ukochanego ucznia Jezusa, który przyjmuje testament z krzyża i przyjmuje Matkę do swojego życia, Maryję. I kto się nauczył bliskości, odkrył bliskość z Maryją i nauczył się pobożności z nią, to się nauczył także takiej tej podstawowej modlitwy. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Nie? I my liczymy, możemy liczyć na to, że ta modlitwa odmawiana za życia, wtedy, kiedy się dobrze czujemy, jesteśmy w dobrej formie, w dobrym nastroju, cholesterol dobry, uregulowany, ciśnienie nie za wysokie, nie? Ta modlitwa odmawiana, ona nam daje jakąś polisę, jakąś gwarancję, że Maryja jest przez nas poproszona o to, żeby nam towarzyszyła w godzinie naszej śmierci, jako świadek zmartwychwstałego, jako ktoś, kto ze swojego życia uczynił drogę. Czyli nie jest to tak zwane, jak to niektórzy mówią, klepanie zdrowasie. No, tak, nawet w takim... Ja też czasami klepię. Przyznam się tutaj bez bicia. Też klepię czasami, też czasami się modlę bezmyślnie. Ale najważniejsze, że ta modlitwa jest. Nawet jeśli ona jest czasami klepana, nawet jeśli się świadomość oderwie, to nieraz sam zwracam uwagę na to, że się oderwałem, to nie ma się co złościć i denerwować, czy rozpaczać, tylko powoli wracaj znowu do świadomości i znowu odkrywaj piękno tej modlitwy. Ale najważniejsze, że ona gdzieś jakby kształtuje serce i odbiera lęk. Oczywiście ten walka z lękiem zawsze będzie. Jezus też pocił się. Jezus stoczył w Ogrodzie Oliwnym też jakoś niedawno. To mi się uświadomiło, że Jezus w Ogrodzie Oliwnym stoczył walkę z osobą, która jest mu najbliższa, z kimś, kogo najbardziej kocha, ze swoim Ojcem. I toczy walkę jakby z tą najbliższą osobą, prosząc o jedno: oddal to ode mnie. Nie dopuszczaj tego na mnie. Nie? Ale tam jakby zwycięża swój własny lęk dzięki temu wsparciu Ojca.
Boga Ojca, dzięki miłości, która mu płynie od Boga Ojca. Nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak ty chcesz. Nie? To jest zwycięstwo Chrystusa, to jest zmartwychwstanie, to jest Wielkanoc w nas. Jeśli pojawi się taki efekt, nie tak, jak ja chcę, tak, jak ty chcesz. Niech się dzieje twoja wola. To możliwość wyjścia poza samego siebie, żeby się rzucić w ramiona kogoś, kto wiesz, że cię kocha, nie zostawi. Zostańmy z tą myślą, bo półmetek nocnych świateł nastał. Wracamy do Państwa za chwilkę. Dzisiaj rozmawiamy o zmartwychwstaniu. Gościem programu jest ksiądz profesor Robert Skrzyp. Półmetek nocnych świateł dzisiejszego wydania za nami. Od wczoraj, od godziny 23 rozmawiamy o zmartwychwstaniu. Gościem programu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Jak zrozumieć to wstąpienie do otchłani Chrystusa? Można by sobie zadać pytanie, czy ci wszyscy, którzy umarli przed Chrystusem, czekali w jakiejś formie czasu, bądź w tym czasie ziemskim, w miejscu, które było, jak to zrozumieć, czymś oddalonym od Boga, od Jego łaski? Czy ci, którzy umierali już od czasów Adama, dzięki temu, że tam po drugiej stronie nie ma czasu jednak, spotykali się już z żywym Chrystusem? A to wstąpienie do otchłani jest tylko jakimś symbolicznym rozumieniem tego, co się stało między śmiercią Chrystusa a zmartwychwstaniem. Tak, my rzeczywiście, kiedy wyznajemy wiarę, to mówimy też, wierzę w Chrystusa, który stąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał. I to stąpienie do otchłani, to liturgicznie przeżywamy Wielką Sobotę. Jest to tajemnica wiary, którą można rozumieć jakby na dwóch poziomach. Na poziomie eschatologicznym, czyli tym szerokim, i na poziomie egzystencjalnym. Ten poziom eschatologiczny stąpienia do otchłani jest wyrazem wiary, przekonania, że Chrystus, który wstępuje w śmierć, tam poszedł, żeby znaleźć tych, którzy żyją w śmierci, którzy zostali pogrążeni przez śmierć. Ludzkie wyobrażenia, to pogrążenie w śmierci, podążały za różnymi obrazami. Grecy sobie wyobrażali, że to jest Hades. Żydzi sobie wyobrażali, że to jest Szeol. Czyli jakieś miejsce, gdzie zanika oddech, zanika wszelki ruch. Człowiek jest skazany na jakieś wieczne odrętwienie, brak nadziei. A Chrystus jest Mesjaszem. Chrystus jest Zbawicielem, jest posłanym przez Boga, żeby zbawić wszystkich ludzi. Tak mówi nawet świadectwo Pisma Świętego, które znajdujemy w listach świętego Pawła, w liście do Tesaloniczan, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, a więc nie tylko ci, którzy są po Jezusie, ale także ci, którzy byli przed i świadomie bądź nieświadomie oczekiwali na tę ostateczną odpowiedź Boga, interwencję Boga. Bo w sercu każdego człowieka jest pragnienie życia i pragnienie szczęścia i pragnienie nadziei. Nawet jeśli ona się załamie, załamanie nadziei jest dlatego tak bolesne, bo my nie jesteśmy stworzeni dla desperacji, my jesteśmy stworzeni dla nadziei. Jakby człowiek oczekuje ostatecznego ratunku ze strony swojego autora, że autor nie poświęci swojego dzieła. I dlatego Jezus, my wierzymy, że On stąpił do otchłani po to, żeby stamtąd wyprowadzić tych, którzy byli tam uwięzieni. Czyli wszystkich ludzi od Adama, którzy oczekiwali świadomie bądź nieświadomie na Mesjasza, na tę ostateczną interwencję Boga. Że Jezus wyprowadza z Hadesu albo z Szeolu tych, którzy tam utknęli, inaugurując też nowy eon, to się tak mówi w teologii, czyli nową epokę, nową erę, jakby doprowadzając do ostatecznego etapu całą historię zbawienia, cały pomysł Boga na zbawienie świata. Nie? I teraz jest ten drugi poziom, jeszcze ten egzystencjalny, bo Jezus wstępuje do piekła. I można byłoby się zapytać, co to znaczy? Bóg poświęcił swojego Syna? Posłał go do diabła? A my wyznajemy to, że Jezus wstąpił do piekła. Jakiego piekła? Egzystencjaliści XX wieku mówili, że piekło to samotność. Sartre mówił, piekło to drugi człowiek. Czasami mogłoby się nam wydawać piekłem zostać, utknąć w jakiejś zamkniętej windzie na wieki z kimś, kogo naprawdę nie znosimy. Kto budzi awersję, alergię, wysypkę?
ktoś, kto absolutnie jest zaprzeczeniem wszystkiego, w co wierzy, co się z człowieczeństwem kojarzy. Być zamknięty z jakąś ludzką bestią, z jakimś fatalnym banałem, z czymś, co cię zdegraduje. Nie? To jest to ludzkie wyobrażenie piekła. Jezus, wstępując do piekła, wstępuje do naszego piekła, żeby stamtąd nas wyrwać. Mam na myśli to, co my przeżywamy jako piekło wtedy, kiedy dopuściliśmy się czegoś strasznego w życiu. To jest to piekło, którego doświadczam w sobie, kiedy kogoś drugiego okłamuję, patrząc mu w oczy. Kiedy kogoś drugiego zdradziłem. To jest to piekło, być może, które ktoś z nas doświadczał, kiedy źle traktował swoją dziewczynę i zmuszał ją do nie wiadomo jakich poświęceń. Traktował ją jak przedmiot, jak śmiecia. To jest to piekło, którego doświadczałeś być może w sercu, kiedy zapomniałeś o miłości i myślałeś tylko o pieniądzach. To jest to piekło, którego się doświadcza, kiedy się pokonuje kolejny kompromis i tracisz szacunek do samego siebie i nie wiesz, w którą stronę iść. To jest piekło bycia zamkniętym w czterech ciemnych ścianach, przywiązany do internetu. To jest piekło niekochania, to jest piekło niemożności przebaczenia. To jest piekło zetknięcia się z czymś, co absolutnie zaprzecza temu, co szanowałeś, co kochałeś w życiu. Do takiego piekła wstępuje Jezus Chrystus, żeby z tego piekła wydobyć nas, żeby otworzyć drogę. Że można powiedzieć, że od momentu, kiedy Jezus wstąpił do piekła, twojego i mojego, i został stamtąd wyrwany mocą Boga, i wraz z Nim zostaliśmy wyrwani, nie ma już takiego piekła, którego Jezus Chrystus nie mógłby rozsadzić, zniszczyć. Nasza wiara chrześcijańska utrzymuje wiarę w piekło. Wiemy, że Jezus mówił o tym, że jest coś takiego jak Gehenna. Robił pewne porównanie ze śmietniskiem, które znajduje się blisko Jerozolimy. Ja widziałem to blisko wschodnie śmietniska, tam gdzie się zrzuca śmieci i pod spodem jest cały czas utrzymywany żar, że te śmieci powoli się tlą. I to cały czas dymi. I od czasu do czasu tam się zbierają gazy pod spodem i to powoduje takie wybuchy nieprzyjemne. Tych śmieci, tego sfermentowania, zgnilizny, smrodu. I właśnie Jezus Chrystus porównywał do tej Gehenny życie człowieka, który pozbawi się nadziei i który na wieki pozbawi się Boga. My wierzymy, że istnieje piekło, bo wierzymy Jezusowi, On o tym mówił. Ale wierzymy też, że Bóg nikogo nie chce wprowadzić czy zrzucić do piekła. Jeśli sam nie zechcesz, to tam nie pójdziesz. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz podczas jednej z kateches powiedział, że lepiej wejść w grzechy ciężkie niż w pychę. I tutaj można sobie zadać pytanie, skoro grzech jest równoważne ze śmiercią, skoro Chrystus tą swoją paschą też nas z grzechu do wolności wyprowadza, a tutaj słyszymy takie słowa, no to jak je rozumieć? No to jest mądrość też chrześcijańska i to jest jakby fragment pedagogii Pana Boga. Że czasami ja też doświadczyłem tego w swoim własnym życiu, że musiałem doświadczyć grzechu i takiego grzechu, który mnie skompromitował i doświadczyć wstydu, jakby utraty czegoś bardzo ważnego, żeby się we mnie coś obudziło, żebym przejrzał na oczy. Że nieraz grzech ciężki nie jest tragedią, bo grzech ciężki jest czymś, co Chrystus w jednej chwili zwycięży. Mocą właśnie zmartwychwstania, a owocem zmartwychwstania jest przebaczenie. Jego konsekwencje zostają tego grzechu. Konsekwencje zostają, ale nie ma nic tak strasznego jak grzech szatański. A grzech szatański polega na pozostaniu na wieki w postawie kogoś, kto wie i jest przekonany, że Bóg istnieje, że dobro istnieje i na wieki zostaje z decyzją, żeby trzymać wobec tego dystans. I nigdy się nie zbliżyć i nigdy się nie ofiarować. Czyli to jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To jest grzech faryzejski. To jest grzech, który my nazywamy pychą. Ludzką pychą. Ludzka pycha jest czymś strasznym. To jest matka wszystkich innych grzechów. To jest ten grzech, który spowodował w Lucyferze, przepięknym archaniele, który był arcydziełem Boga, spowodował bunt i zawiść.
w momencie, kiedy się dowiedział, że Bóg podjął decyzję, powziął plan zbawienia nas wszystkich poprzez wcielenie. Nie ma nic tak strasznego jak ludzka pycha. Ja pamiętam, to była jedna z katechez Jana Pawła I, tego papieża, który był przez 33 dni papieżem. On poświęcił zaledwie 3 katechezy, zdołał wygłosić, poświęcone cnotom chrześcijańskim. Była na temat prostoty i była jedna katecheza na temat pokory. I wtedy Jan Paweł I powiedział coś takiego. Bóg tak bardzo pragnie pokory w naszym życiu i tak bardzo chce zwalczyć w nim pychę, że jest gotowy nawet dopuścić do grzechów skandalicznych, byle tylko człowieka uwolnić, uratować od pychy. O wiele lepiej jest walnąć o ziemię. O wiele lepiej jest doświadczyć bólu utraty czegoś ważnego. O wiele lepiej jest doświadczyć nawet rozczarowania co do siebie samego, bo to są znamiona grzechu ciężkiego, aniżeli pozostać na ścieżce cnoty w przekonaniu o swojej własnej sprawiedliwości, będąc zimnym obserwatorem i nielitościwym sędzią innych. O, to mocne słowa. Czyli co, lepiej to oko sobie wyłupić, rękę odciąć albo nogę? No zdecydowanie, jak mówi Ewangelia? No zdecydowanie, tak, tak. Lepiej jest przejść przez życie z bliznami i w plastrach, niż mieć gładką skórkę, a nikogo nie kochać. To jest taka, pycha jest, jednym z objawów pychy jest przekonanie lub potrzeba, żeby we wszystkim mieć rację. Że musi być racja po mojej stronie. Ja wiem lepiej, ja widzę lepiej. Bardzo blisko pychy jest upadek, ale bardzo blisko pychy jest także głupota. W Piśmie Świętym, jeśli szukamy definicji głupoty, to napotkamy takiego człowieka w Starym Testamencie, który się nazywał Nabal. Nabal po hebrajsku znaczy głupiec. I Nabal to jest postać, która jest związana z królem Dawidem. Dawid ze swoim wojskiem chce przejść, potrzebuje przejść przez terytorium Nabala, prosząc o warunki przejścia, żeby mógł skorzystać z jego ścieżki. Nabal oczywiście odrzuca tę ofertę. Mówi, kto to jest Dawid? Co to są za przybłędy, które mi będą tutaj chodziły po moich ścieżkach i będą mi przeszkadzały w takim momencie, jakim jest, są dożynki. Bo to są akurat dożynki, on się cieszy. I król Dawid, który jest wojownikiem, on przyjmuje to jako obelgę i postanawia sprawić lanie Nabalowi. On pożałuje swojej arogancji. I wtedy żona Nabala, piękna i mądra Abigail, ma oczy otwarte i wie, co się kroi w nocy, żeby jej mąż o niczym się nie dowiedział. Zresztą by się nie dowiedział, bo jest upojony winem i cieszy się swoimi osiągnięciami życiowymi. Pod osłoną nocy szykuje prezenty i wychodzi naprzeciw królowi Dawidowi i prosi go o litość. I mówi, królu, wybacz mojemu mężowi, Nabalowi, bo to jest człowiek, któremu nie można nic powiedzieć. To jest definicja głupoty. Bardzo mi często to przychodzi z pomocą, kiedy sam znajduje się w takiej sytuacji, kiedy widzę, że nie akceptuje czyichś uwag i nie akceptuje także korygowania, co jest bardzo czasami potrzebne, bo Pan Bóg też nas koryguje, nie tylko inni, posługuje się także innymi ludźmi, ale wtedy mi przychodzi na myśl Nabal, uważaj, uważaj, głupi jesteś, nie można ci nic powiedzieć, wszystko odrzucasz, wiesz lepiej. Zostańmy z tą myślą ku refleksji na moment. Dzisiaj o zmartwychwstaniu rozmawiamy. Gościem programu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Dziś w Nocnych Światłach o zmartwychwstaniu rozmawiamy razem z gościem programu, którym jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Jeśli pycha jest synonimem tego, że mam ciągle rację, że we wszystkim muszę być najlepszy, najważniejszy, że moje zdanie musi się liczyć, co też skutkuje głupotą, czyli brakiem otwarcia na prawdę, to jak rozumieć pokorę? Pokora to prawda. Mówiła święta Teresa z Awila, nie, że pokorny to jest człowiek, który respektuje fakty. Respektuje także swoje ograniczenia, respektuje także fakt, że ktoś inny może widzieć lepiej, może w tym momencie rozumować lepiej także, może mi pomóc podjąć właściwe, dobre wybory. Właściwie pokora jest poznaniem głębokim samego siebie.
i dzięki temu także poznaniem Chrystusa, miłości Boga. Zresztą pierwsi chrześcijanie często zachęcali się nawzajem, mówiąc "niotis auton" po grecku, czyli chrześcijanie, poznaj samego siebie, dzięki temu poznasz Chrystusa. Głupota polega też często na tym, że stajemy się niewolnikami fałszywych wyobrażeń o samym sobie. Zresztą to już Marcin Luther mówił, że człowiek jest fabrykantem idoli. Czyli my mamy taką naturalną skłonność do budowania swojego fałszywego ja. Zresztą to na pewnym etapie rozwoju człowieka jakoś funkcjonuje, działa, jest potrzebne też. Na przykład jako element pedagogii człowieka, rozwoju, że potrzebujemy się identyfikować z jakimiś dobrymi przykładami. Ja też w dzieciństwie żyłem identyfikując się z dzielnym Winnetou albo z bohaterami powieści Coopera z dalekich, dzikich prerii. Potem człowiek może się identyfikować też z innymi bohaterami, postaciami. Chrześcijanin bardzo często się też identyfikuje ze świętymi. Ale na pewnym etapie, w pewnym momencie może to skutkować niebezpieczeństwem budowania sobie fałszywego wyobrażenia o sobie samym. I to budowanie może być tak dalece posunięte, że mogę stracić kontakt ze swoją prawdziwą rzeczywistością. Psychologowie wszyscy wiedzą, że im bardziej oddala się moje idealne wyobrażenie o mnie samym od prawdy o mnie, tym mocniejszy jest mechanizm tworzenia się nerwicy, znerwicowania. A nerwica to jest wielki ból, wielkie cierpienie w życiu człowieka. Dlatego pokora jest nie tylko potrzebna do zbawienia, ale jest także terapeutyczna, że można byłoby, ja wszyscy namawiam wszystkich, którzy mają dobre żony, dobrych mężów, w ogóle kogoś drugiego, kto jest jak lustro, jak światełko, kogoś, kto umie cię skorygować, kto umie cię także okrzyczeć, jeśli potrzeba, żeby być im za to wdzięcznym. Wszystkim powinniśmy być wdzięczni, nawet tych, których potraktowaliśmy na początku jako wrogów, jako naszych osobistych przeciwników, bo nam rozbili jakieś lusterko, bo nam zniszczyli jakąś fasadę, jakieś fałszywe wyobrażenie o nas samych. Że być może ktoś użył szpilki i okazało się, że moje życie to jest balon napompowany swoim własnym ja. Nie? Powinniśmy być innym ludziom za to wdzięczni, że pozwalają nam chodzić jakby gołą stopą oparci o ziemię, bo nigdy się nie dosięgnie głową nieba, jeśli nie jest się dobrze opartym o ziemię. Nie? Chrystus nigdy nas nie zamierzał i nigdy nie będzie zamierzał wyalienować z naszej rzeczywistości, ale wręcz dobrze nas w niej osadzić. Dlatego potrzebujemy oparcia o miłość Boga, o zmartwychwstanie Chrystusa, czyli tą wewnętrzną siłę przebicia, o której mówił też często Wojtyła, która pomaga mi nieustannie każdego dnia przyznawać się do samego siebie i mówić, odmawiać tę modlitwę jako coś prawdziwego. Zmiłuj się nad nami, bo jesteśmy grzesznikami. Czyli ta żona, która ciągle mnie koryguje, albo mąż, który zwraca uwagę, że jednak powinno być inaczej, albo sąsiad, czy źle stawiam samochód, albo inne tego typu rzeczy, albo szef, czy kolega w pracy, może być darem od Pana Boga? Mogą się czasami pomylić nawet w osądzaniu nas. Nieraz często jest tak, że ktoś nas sądzi fałszywie, ktoś nas atakuje, ktoś nas nie lubi. Ale jeśli z tego wszystkiego wynika jakaś też głębsze poznanie samego siebie, jakieś wyzwolenie się też z tego niepotrzebnego schlebiania samemu sobie, że dzięki temu mogę bardziej zbliżyć się do prawdy o sobie samym, może dzięki temu właśnie zbliżyć się do Chrystusa, przewartościować życie, zobaczyć, co jest najważniejsze. Czasami w takich zderzeniach z innymi ludźmi nieraz mamy dwie drogi wyjścia, albo się zanurzyć w rozgoryczeniu i zareagować jak klasycznie, jak człowiek pyszny. Kim jesteś, żeby mnie atakować? A ty za kogo się masz? Nie? Popatrz na siebie samego. Nabal. Jemu nie można nic powiedzieć. Albo można zareagować w inny sposób. No może przesadziłeś. Może nie zdiagnozowałeś mnie dobrze, ale przy okazji mi pomogłeś. Żebym mógł być bardziej pokorny, żebym... Ja myślę, że pokora to jest taka zaleta w życiu ludzkim, której nigdy nie przedawkujemy. Nigdy nie będzie jej za dużo. Tak samo jak nigdy człowiek nie przedawkuje z prawdą.
Mam takiego kolegę, który no specjalnie blisko z kościołem nie jest, ale ma takie powiedzenie, które mi utkwiło w pamięci. No jeśli ktoś ci powie, że jesteś osioł, no to możesz machnąć na niego ręką. Jeżeli druga osoba ci powie, że jesteś osioł, no to już warto się nad tym zastanowić. Natomiast jeżeli trzecia osoba ci to powtórzy... To zgłoś się do zoo, tak? Nie, no to już to wygląda na to, że jesteś osłem. I trudno ten fakt odrzucić. Czyli trzeba, to jest oczywiście, jak to mówiąc bardziej, językiem chrześcijańskim, stanąć w prawdzie. To jest oczywiście bardziej skomplikowane w życiu niż tak jest, nie? Bo czasami są tak zwane złe zaklęcia, które ludzie mogą wypowiadać nad naszym życiem, czyli tak zwane fałszywe wyprorokowanie. Jeśli ojciec, czy matka, czy jakaś inna osoba ważna będzie dziecku nieustannie powtarzała, jesteś fajtłapą, do niczego się nie nadajesz, ty niczego w życiu nie osiągniesz, może to zaowocować głębokim zranieniem na całe życie. Kompleksy wielu z nas, nieśmiałość, rozgrzebane rzeczy, których nigdy nie doprowadzimy do końca, często związane są właśnie z takim wypowiedzianym przekleństwem nad naszym życiem. Więc oczywiście, że te lekcje pokory, o których mówiliśmy do tej pory, to są lekcje raczej dla dorosłych. Nie powinno się ich, czy raczej powinno się ich oszczędzać ludziom, którzy są w rozwoju. Człowiek, który się rozwija, potrzebuje wsparcia. Afirmacji. Afirmacji. I mnie bardzo pomagało. Kiedy na przykład zaczynałem, stawiałem pierwsze kroki w ewangelizowaniu. I czułem też i stres, i moją nieadekwatność niejednokrotnie, i tremę, i koszty związane z tak zwanym straceniem twarzy dla Chrystusa, że mnie nieraz kosztowało dużo wypowiedzenie czegoś, danie świadectwa czy przekazanie jakiejś małej katechezy. I bardzo mi pomagało, że był taki profesor języka polskiego, który także zostawił swoją katedrę dla ewangelizowania. Świętej pamięci pan profesor Maria Maciejewski. I on zawsze mi dodawał odwagi, bo on przecież zdawał sobie sprawę, widział, że ja mówię nieporadnie, że nie mówię dobrze, że się zaciąłem, że nie powiedziałem to, co najważniejsze, ale on zawsze mi dodawał odwagi, mówi, wiesz, to było dobre, mówi, to było dobre, rzuciłeś się, wiesz, straciłeś trochę twarzy dla Jezusa, to ma znaczenie, zawsze widział pozytyw. Jakby, a postawienie akcentu nad czymś pozytywnym, nawet jeśli tego jest mało, to daje, zachęca do tego, żeby iść naprzód. Nie? Jeśli cały czas bym słyszał, nie no, sknociłeś to, no, nie nadajesz się, to jest do niczego, nie? No to prawdopodobnie nie byłbym tu, gdzie jestem. Tak, to ważne. No, szczególnie jako ojciec dorastającej córki widzę, jak to potrafi zadziałać. Jeżeli czasami w nerwach się wymsknie jakieś słowo za dużo, może nigdy konkretnie uderzające, ale zawsze to pozostawia pewien osad, który, co ciekawe, prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Tak samo właśnie, jak ma ogromne znaczenie to, że zmartwychwstanie Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dociera do nas poprzez tak zwane głupstwo głoszenia Ewangelii. Że to jest właśnie na tej samej zasadzie. Tak jak jedno słowo może spowodować dziurę w sercu i ranę na całe życie, która tak właśnie jak uderzenie Froda mieczem tego czarnego anioła będzie się za każdym razem odradzała. Tak samo bardzo potrzebne jest, żebyśmy mogli dostawać pewien rodzaj doświadczenia albo świadectwo o tym, że Chrystus jest, że kocha, że On bezpośrednio do mnie mówi poprzez głoszenie innym ludziom dobrej nowiny. Nie paternalistyczne pouczanie, nie moralizowanie, nie przypominanie, co musisz, co powinieneś, bo najczęściej to wiemy. Tylko głoszenie Chrystusa, miłości Boga, uobecnianie faktu, że Chrystus dla ciebie umarł i zmartwychwstał, że On ci da Ducha Świętego. Nie bój się uwierzyć, nie bój się zaufać. To działa nie tylko jak balsam, który leczy tamte rany, ale także jakby buduje pewne podłoże wiary w samego siebie też. Nie? Że dzięki wierze w Chrystusa mogę bardziej ufać także samemu sobie. Oczywiście w sposób bezpiecznie ograniczony. Ja, no właśnie, gdzie są te granice? Bardzo mi się podoba taka jedna scena z filmu Piękny Umysł, gdzie jest przedstawiana historia profesora matematyki, który w pewnym momencie, on kiedyś dojdzie do Nobla, ale w pewnym momencie zapada na chorobę schizofrenii. Nie zdaje sobie sprawy, że przez wiele lat żyje z produktami swojej chorej wyobraźni, swojego chorego umysłu. Między innymi tam jest dwóch mężczyzn i jedna dziewczynka.
On sobie nie jest w stanie uświadomić, że oni naprawdę nie istnieją. Aż dopiero jeden z jego przyjaciół zwraca mu uwagę, zobacz, ty od wielu lat kontaktujesz się z tą dziewczynką, a ona wcale nie rośnie, nie zmienia się, jest zawsze taka sama. I to spowoduje, że ten człowiek tak zwaną dietą umysłu, przy wsparciu, ogromnym wsparciu miłości, jaką mu daje jego żona, jest w stanie pokonać samego siebie i pokonać także chorobę. I ta scena taka finałowa tego filmu, która mnie bardzo urzeka, to jest, kiedy kończą się zajęcia ze studentami. Studenci wychodzą z sali, wychodzi też ten profesor i podchodzi do tego profesora inny, starszy pan i zaczyna z nim rozmawiać. I on do niego mówi, przepraszam, łapie za rękę jedną ze studentek i pyta się, widzisz tego człowieka? Tak, widzę. A dziękuję. Słucham uprzejmie. To jest pewna taka dobra, pozytywna dawka nieufania nadmiernie samemu sobie. To, co ma chrześcijanin, kiedy poznał i doświadczył, że Bogu naprawdę na nim zależy, że Bóg mnie kocha, że chce dla mnie dobra, ma dla mnie dobry pomysł na życie. To powoduje potem, zaufanie powoduje pragnienie konsultowania z Bogiem, że dzięki temu mogę konsultować z Bogiem. Nie to, co mi się wydaje dobre, a co ty myślisz na ten temat, a co ty powiesz. Czy tak samo konsultowanie poprzez innych ludzi, jakby weryfikowanie swojego przekonania, na przykład z żoną, czy z mężem, nie? Czy to, co mi się wydaje świętą racją, czy najgenialniejszym pomysłem na życie, buduje czy narusza harmonię między mną a moim małżonkiem. Nie? To są takie różne sposoby tego, co my w chrześcijaństwie nazywamy sztuką rozeznawania woli Boga. Czyli nie są to granice narysowane jako sztywna krecha, której się nie przekracza, ale ciągłe rozeznawanie tego na co dzień, gdzie to jest dzisiaj, w tym momencie i w tej sytuacji, czy w tej relacji. No tak, zasady i reguły takie niezmienne. Oczywiście są pewne fundamenty, 10 przykazań, które są jakby drogowskazami na życie, ale nas to nie zwalnia z nieustannej potrzeby rozeznawania, co w danej sytuacji jest ważne. Jeśli ktoś się będzie zawsze kierował aksjomatem, nigdy wódki się nie napije. A być może to jest jedyny sposób na to, żeby znaleźć porozumienie z twoim ojcem, z którym od dawna nie rozmawiałeś, że on wtedy poczuje się pokochany, zaakceptowany, kiedy ty napijesz się z nim i dzięki temu porozmawiasz z nim i dzięki z tego wyjdzie może jakaś prośba wzajemna o wybaczenie, o zrozumienie. Ktoś może całe życie myśleć, ja nie namawiam nikogo do tego, nie? Nie ma nic dobrego w paleniu papierosów. Ale święty Adam Chmielowski, nasz brat Albert, on lubił bardzo często płatać figle innym ludziom. Nałożył śmierć, kiedy on umierał i wszyscy wokół niego byli zgromadzeni, wszyscy tylko z oddech wstrzymywali, czy brat Albert do końca święcie umrze tak, jak święcie żył. I poprosili go, czy Albert, czy masz jakąś ostatnią wolę? I on jeszcze wyczuł, że jeszcze nawet w ostatniej chwili życia nadarza mu się wspaniała okazja na dowcip, na kawał. Nie? Mówi, mam. Co byś chciał? Zapalić papieros. Oczywiście połowa się zgroszyła, a połowa pomyślała, no to jest właśnie radość ewangeliczna Alberta, nie? To jest jego wewnętrzna wolność. Oddramatyzował też, pomógł innym przeżyć jego własną śmierć. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nieraz jest tak, że ten, kto przeżywa własną śmierć, przeżywa zupełnie coś innego niż inni, którzy to obserwują. Zostańmy z tą myślą na chwilę. Dzisiaj o zmartwychwstaniu rozmawiamy. W Nocnych Światłach gościem programu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Wracamy za chwilę. Ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o zmartwychwstaniu. Razem z gościem programu, którym jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Gdy słuchałem i czytałem zapiski Barry'ego Schwartza, który jest, można powiedzieć, taką centralną postacią gromadzącą wszelkie dane, informacje dotyczące całunu turyńskiego od wielu już dziesiątek lat, to gdy próbował opisywać to, co się stało, zawsze dochodził do pewnego punktu, w którym stwierdzał, że stały się tam rzeczy, których opisać się słowami nie da. Bo owszem, jest wizerunek postaci, tylko że jak ona przez ten całun przeniknęła, oto jest pytanie. To jest zagadka tego zmartwychwstania, która
też w jakiś sposób ciekawi, w jaki sposób to się mogło odbyć. Niektórzy mówią, naukowcy, że jest to pewnego rodzaju świadek, mowa o całunie, wypromieniowania ciała. Więc takie zmartwychwstanie, o jakim my myślimy, że nagle ktoś umarł i jego ciało znowu dostało ducha, czy ożyło, chyba nie miało miejsca. Może to było jednak zupełnie inaczej, w sposób niewytłumaczalny dla nas. Tak, takie relikwie, takie dowody na egzekucję na krzyżu i na zmartwychwstanie Chrystusa, jakimi dysponujemy w postaci całunu turyńskiego czy chusty z Manopello. Przypomnę tylko, że chusta z Manopello to był ten fragment bisioru, który był położony na twarzy zmarłego nad całunem. Nie? I odpowiada jakby wszystkim szczegółom anatomicznym i zdarzeniom fizjologicznym, to znaczy wylewom krwi i płynów ustrojowych, odpowiada temu, co jest zapisane na całunie turyńskim. Nawet grupa krwi odpowiada. Więc te wszystkie fakty, te wszystkie dokumenty, one przechodzą kolejną weryfikację, czasami przechodziły potwierdzenie, potem znowu zaprzeczenie. To wszystko jakby pomaga nam lepiej zrozumieć, jeśli sobie wyobrazimy, co zostało na całunie, co zostało na chuście z Manopello, jako pewne jakby odbitka fotograficzna ciała, które zawierała chusta, to możemy sobie bardziej wyobrazić dzisiaj zapis zmartwychwstania ten w Ewangelii świętego Jana. Kiedy tam jest powiedziane w 21 rozdziale, iż na wiadomość ze strony kobiet, że grób jest pusty, że nie ma grobu, Piotr i Jan biegiem ruszyli w stronę grobowca i Jan dobiegł wcześniej, ale poczekał, żeby Piotr wszedł pierwszy do grobu. I Piotr wszedł do grobu i zobaczył rozrzucone płótna oraz chusta, która była, jak to po polsku jest napisane, złożona na oddzielnym miejscu. Natomiast Jan, który wszedł zaraz po Piotrze, stwierdził nie tylko to samo, tylko jeszcze, powiada ewangelista, zobaczył i uwierzył. I teraz to zawsze było znakiem zapytania. Co to znaczy te płótna porozrzucane, czy chusta na osobnym miejscu? Że można sobie wyobrazić, że te płótna nie były tak porozrzucane jak moje ubrania w sypialni. Tylko, że to oznacza, że te płótna były porzucone. Jakby ktoś rzucił na ziemię je. I z tego wyobrażenia, które zawdzięczamy właśnie całunowi, możemy sobie bardziej wyobrazić scenę zmartwychwstania, że zmartwychwstanie to nie było tak, że Chrystus rozdarł z siebie szaty, bo nawet nie ma na całunie znaków rozdzieranych strupów. To jest bardzo ciekawe. Są znaki krwi, która stęgła, ale nie ma rozdarcia, nie ma fragmentów tkanek. Czyli tak sugeruje, jakby to ciało wyparowało. Nie jestem fizykiem. Boję się też narazić fizykom na zwiedzenie mojej ignorancji, ale przecież znane są dowody przechodzenia materii w energię. Być może także znalazłyby się dowody na to, że energia także może przechodzić w materię. Czyli to, co dają dokumenty materialne i dowody fizyczne, mogą nam także wyjaśnić sprawę zmartwychwstania, z czego zresztą skorzystał Mel Gibson w końcowej scenie jego słynnego filmu o Jezusie, gdzie pokazał tak, jakby w pewnym momencie zabandażowane, ubrane w całą i w chustę ciało Jezusa nagle jakby wyparowało. Tak, jakby się zapadło. A chusta się zapadła, czyli materiały zostały porzucone. Jakby, nie? Spadły na ziemię. Co by sugerowało, że Chrystus opuścił swoje bandaże, nie naruszając ich. Czyli materia przeszła w energię i energia w materię. Co jest możliwe, to znaczy, że Jezus zmartwychwstał nie tylko duchowo, ale także fizycznie, cieleśnie i dzięki temu także cieleśnie pojawia się. Oczywiście to jest ciało, które ma inną konsystencję. Jest ciałem chwalebnym, zmartwychwstałym, bo to jest z jednej strony ciało, które można dotknąć, mówi, dotknijcie mnie. Czy Jezus także je rybę i chleb, czyli to jest prawdziwe ciało. Ma. A z drugiej strony to ciało ma trochę inne właściwości, bo na przykład przechodzi przez drzwi zamknięte, albo w pewnym momencie może zniknąć.
No, możemy sobie tylko uruchomić wyobraźnię, że kiedyś, jeśli zmartwychwstaniemy z Chrystusem, to będziemy mogli robić takie sztuczki, że będziemy dysponować inną postacią materii, która przeszła przez zmartwychwstanie. Czy to, prowokując tutaj wyobraźnię dalej, wokół nas są zmartwychwstali, tylko my ich nie widzimy? Możemy tylko przypuszczać, nie? Bo my wierzymy, że ludzie, którzy doświadczą zmartwychwstania, będą żyć w Chrystusie. Czyli będą żyć w Jego zmartwychwstaniu, staną, wypełniają Jego ciało zmartwychwstałe. My też nie wiemy, gdzie jest niebo. Jan Paweł II w swoich katechezach wyjaśnia nam, że niebo to nie jest miejsce. Niebo to jest stan życia. Być może jest najbardziej prawdopodobne, że nasi zmarli, którzy doświadczają życia wiecznego, że oni uczestniczą razem z nami w Eucharystii. Wręcz nawet niektórzy święci, którzy mieli zdolność widzenia w inny sposób, mistycznego na przykład, albo też wizjonerki takie jak Maria Valtorta, o tym pisała, widzieli, na przykład i księżom mówili. Katarzyna Rivas też w ten sposób, tak, mówi, że kiedy wy odprawiacie Eucharystię, nawet jeśli jest niewielka grupa ludzi i odprawiacie taką Eucharystię tak zwaną krótką i cichą, to tam wy nie zdajecie sobie sprawy, co tam się dokonuje. Tam się dokonuje zmartwychwstanie, tryumf życia nad śmiercią. I Valtorta mówiła, że to wszystko jest spowite niesamowitym ogniem. To wszystko się dzieje w ogniu. I w czasie Eucharystii uczestniczą także aniołowie i uczestniczy bardzo wiele świętych. Czyli nawet mnie to czasami działa pozytywnie na wyobraźnię, kiedy odprawiam mszę z niewielką ilością ludzi gdzieś w kaplicy. Przypominam to sobie i myślę sobie, Boże drogi, tu jest Eucharystia pontyfikalna się odbywa, tu jest coś niezwykłego, tylko biedacy jesteśmy rzeczywiście, że nie mamy takich możliwości percepcji. Czy to w takim razie można zaryzykować tezę, że obudzeniu naszej wiary w to, między innymi, że jesteśmy wielką wspólnotą tego Kościoła już chwalebnego i tego pielgrzymującego na ziemi, te cuda eucharystyczne służą, które się działy, czy w Lanciano, czy w Santarem, czy w innych miejscach, czy w Bolsenie, czy w Sokółce? Tak, to są pewne znaki, które Pan Bóg zostawia dla ludzi, żeby wzmocnić wiarę. Oczywiście, że same cuda eucharystyczne być może nie są argumentem przekonującym. Argumentem przekonującym zawsze jest Duch Święty, który budzi w człowieku wiarę. To może być argument, który naprowadzi człowieka, da do myślenia, albo wzmocni wiarę w kimś, kto tę wiarę w sobie ma, ale powiedzmy w stanie agonalnym, w stanie zmęczonym, w stanie jakiegoś wyświechtania, że potrzebujemy takiego wzmocnienia wiary. Temu służą te cuda, które my traktujemy jako cuda prywatne, czy objawienia prywatne. One jakby naprowadzają nas na sedno, czyli na tę wiarę, która jest relacją, która jest spotkaniem z żywym, osobowym Bogiem, który działa, mówi, daje znać, że żyje, zajmuje się moim życiem, bierze za nie odpowiedzialność. No ale nie każdy ma objawienia prywatne. Dość powiedzieć, że zdecydowanie jest to chyba w mniejszości część wspólnoty Kościoła. A jakim takim argumentem dla kogoś, kto szuka Chrystusa, ale no, nie potrafi go jakoś odnaleźć? No, chodzi do Kościoła, uczestniczy w liturgii, czyta słowo, ale gdzieś mu tak sucho w duszy. Tak, oczywiście Pan Bóg jest oszczędny w cudach i On nie szafuje cudami. Jakby Jezus też bardzo często negatywnie oceniał ludzi, którzy biegali za cudami i chcieli widzieć efekty specjalne. To pokolenie jest przewrotne, mówił Jezus Chrystus, bo żąda znaków, ale żaden znak nie będzie mu dany poza znakiem Jonasza. Jezus w znaku Jonasza widział znak zmartwychwstania. I to jest to, co zbawia ludzi. Głupstwo głoszenia Jezusa Chrystusa. Głupstwo głoszenia Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, krzyża chwalebnego naszego Pana. Bo do tego przepowiadania przyznaje się Duch Święty. I to jest tak zwane namaszczanie. Tak o tym mówi święty Jan w swoich listach, że otrzymaliście namaszczenie od Boga. To jest, kiedy ja komuś drugiemu daję świadectwo o Chrystusie, kiedy komuś drugiemu głoszę kerygmat, Duch Święty w tym momencie namaszcza jego życie. Czyli jakby balsamuje go, składa pewne zaczyn życia w drugim człowieku. I to jest pierwsze zadanie Kościoła.
ale żeby było to namaszczanie może się odbywać i słowem, ale także odbywać się wyczytywaniem ze sposobu życia drugiego człowieka, z jego oczu, z jego sposobu mówienia, jego sposobu zachowania się, relacjonowania, pokory i tak dalej, mądrości, że ten człowiek naprawdę jest paschalny, że on wierzy w zmartwychwstanie, on doświadczył zmartwychwstania. My możemy powiedzieć, tak kończąc tę audycję, że dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że w Kościele znajdują się ludzie, którzy są paschalni i którzy nie są paschalni. Że Kościół, w Kościele poruszamy się między dwoma biegunami. Po jednej stronie jest ten sposób, którym chciał objawić się Bóg, czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pascha, a po drugiej stronie jest magia. Dużo rzeczy mamy magicznych w Kościele. One są jakby konsekwencją tego, że Kościół przygarnia wszystkich ludzi wraz z ich odczuciami, kulturą, także z naszymi odruchami pogańskimi. Jest, po jednej stronie jest magia, czyli szukanie łatwego rozwiązania na życie, cudów, doświadczeń, doznań, a z drugiej strony jest ten wybrany przez Chrystusa sposób docierania do ludzi. Pascha. My mamy takie piękne słowo po polsku, Wielkanoc. I to słowo Wielkanoc bierze się właśnie z przeżywania, doświadczania obecności Boga pośród nocy. Kto przeżył chociaż raz w życiu przepiękną liturgię paschalną, pełną obwieszczania zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, pełną zmartwychwstania, to cały jego rok staje się paschalny, jego modlitwy stają się paschalne, jego wybory stają się paschalne. Jakby można byłoby powiedzieć, że no, zawsze mamy do wyboru. Że możemy znaleźć w Kościele Wielkanoc albo dobranoc. Że można, że zmartwychwstanie to jest też pewna forma obudzenia z odrętwienia śmierci, z pewnego letargu. Oczy się otwierają, widzisz inną rzeczywistość, uzyskujesz pewną inną wrażliwość w życiu. Jest decydujące, czy moimi wyborami, moimi myślami kieruje osoba zmartwychwstałego, czy jestem skazany tylko na samego siebie. Śpij, kochanie, śpij, można tak powiedzieć, można kogoś usypiać, nie? Ale Chrystus jakby idzie wbrew temu wszystkiemu, właśnie On przychodzi, żeby budzić. I to wszystko bierze siłę ze zmartwychwstania Chrystusa, bo On sam został obudzony z odrętwienia śmierci. On przeżył rigor mortis. Jego ciało było odrętwiałe, było sine. Byli świadkowie, którzy widzieli Jego pogrzeb, to nie był letarg. On naprawdę doświadczył śmierci, był przebity, jego serce było zniszczone włócznią. Nie? I on przeszedł przez tę barierę, pokonał śmierć. Dlatego to ma ogromne znaczenie, jeśli ktoś w jakikolwiek sposób, w oczach, w głosie, w słowie, w postawie kogoś drugiego, w przekonaniu, w mocy Kościoła, w sakramentu doświadczy tego od samego Chrystusa, nie bój się. Jestem z Tobą, ja dla Ciebie zwyciężę, ja dla Ciebie zmartwychwstałem. Lepszej puenty być nie mogło. To na koniec poproszę jeszcze o paschalne błogosławieństwo dla wszystkich słuchających. Z wielką radością wszystkich pozdrawiam, mimo że już jest pierwsza w nocy, ale być może to jest taka mała replika, powtórka z tamtej nocy paschalnej, którą przeżywał Kościół i z wielką radością chcę wszystkich pobłogosławić i pozdrowić także tym, mówiąc: Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Alleluja. Dobranoc. Alleluja. Wielkie serdeczne dzięki. Dzisiaj w Nocnych Światach rozmawialiśmy przez ostatnie 2 godziny o zmartwychwstaniu. Gościem programu był ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Warszawskim Wyższym Seminarium Duchownym, duszpasterz warszawskiej parafii Ofiarowania Pańskiego. Serdeczne, wielkie Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.